no zazwyczaj nie mam zwyczaju odzywać się tak bez sensu, po prostu jak idę na przykład do pracy, ale muszę wam pokazać, jak u nas jest trochę biało. Muszę wam pokazać, dlatego że to pewnie nie będzie długo trwało. Ja normalnie powiem wam, że dzisiaj idę jak na szpilkach, nie? Założyłam sobie Adidasy, jedne z tych, które wydaje mi się, że najmniejszy mają poślizg, bo generalnie nie mam żadnych traperów, żadnych butów takich przystosowanych, że tak powiem, do śliskich powierzchni. Umówmy się, więc idę w Adidasach takich, co mi się wydaje, że nie powinny się ślizgać. Drugie zapasowe mam w reklamówce do pracy. No, ja idę do pracy, ale właśnie chciałam tylko wam nagrać, że w końcu jest u nas troszkę biało. Niebo jest takie, no mam nadzieję, że jest takie, że ten przymrozek troszkę potrwa, chociaż 2-3 dni śniegu, no, na cały rok, na cały okres zimowy byłoby miło, nie? Chociaż 2-3 dni. Tak naprawdę to jest dzisiaj pierwszy dzień, co taki śnieg troszkę faktycznie jeszcze trochę leży. Bo tak to ostatnio popadało i na przykład w nocy padało, a rano już nie było śladu. Także teraz jest to właśnie o takie. Oczywiście mogłam nagrać jak wyszłam tylko z domu, bo tam mniej chodliwa uliczka i tam więcej tego śniegu leży. Ja zaszłam do butsa, wahałam się, czekałam aż ceny spadną. Wow, so excited, nie? Świetniki. Naprzeciwko już jest moja praca, widzicie? I zaszłam po fenty. No i w końcu go zakupiłam. Fenty to jest ten kolorek fussy, fussy, nie wiem. No, także jest ze mną, więc już dzisiaj pierwsze użycie będzie w pracy. Ale jest przymrozek. O, jestem ja. Ho, ho. Nie wiem, czy widać, ale strasznie zimno. Strasznie zimno, więc chowam już telefon, bo jak się rypnę, to razem z telefonem. Tego bym nie chciała. Znaczy, ja się mogę rypnąć, ale bez telefonu. No, także trochę biało. Idę do pracy, odezwę się, myślę, że do was już, na pewno nie dzisiaj, raczej chyba jutro, raczej jutro przed pracą. No i poniedziałek, wtorek, środa mam wolne, więc wtedy ponagrywam wam, przyjdę też z ulubieńcami i tak dalej. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi. O, jak zimno, cała jestem zmarznięta. Jeżeli chodzi o to, co mam na twarzy, jest to oczywiście podkład z Eveline, puder z Charlotte i paletka ta w kompakcie, rozświetlacz z bronzerem od Charlotte. Spadam. Do usłyszenia. I dobry wieczór, dobry wieczór. Nie wiem, z czym to połączę, ale z czymś to połączę. Chyba się o tej porze do was jeszcze nie odzywałam. Chyba nigdy. Nie wiem. Ale odzywam się do was dlatego, iż spotkałam się, słuchajcie, z Karolcią po bardzo długiej przerwie, bo nie widziałyśmy się ponad 2 tygodnie. Ja wam wspomniałam, że moje dwie najlepsze i najbliższe mi tutaj kumpele były pozytywne, więc nie widziałyśmy się ani na święta, ani przed świętami, ani na Nowy Rok. Dopiero dziś pierwszy raz spotkałam się z Karolcią, no i wymienił, to znaczy ja Karolci prezent przesłałam przez Krzysia. Ale że to była niespodzianka, bo jak się dowiedziałam, że jej nie zobaczę na święta, ponieważ przed samymi świętami dowiedziała się, że test jest pozytywny, więc wiedziałam, że już jej nie zobaczę, a ja w Wigilię pracowałam i właśnie w Wigilię chciałam jej zrobić niespodziankę i poprosiłam Krzysia, czy po prostu podrzuciłby jej to z Oliwką moją pod drzwi. Zapukali, zadzwonili, ona wyjdzie, ona sobie to weźmie, a oni idą do auta. I tak też się stało, więc ode mnie prezent właśnie dostała w taki sposób, a ja dostałam od niej prezent dziś. I otworzymy go sobie na wizji. Na wizji, w ogóle jak to zabrzmiało. Piękna torba, w ogóle najchętniej to bym sobie tą torbę w ogóle zostawiła. Ja uwielbiam w ogóle takie takie fajne gadżety. W sensie takie dodatki, to mnie zawsze radują. Ja nie mam zielonego pojęcia nawet co dostałam, nic nie wiem. Także będzie to wszystko na żywo. Bardzo proszę, jest to coś takiego, nie wiem, ale przepięknie zapakowane, aż mam ochotę w ogóle zrobić zdjęcie. Serio. I coś tu jeszcze mam. No dobra, trochę ją poniosło. Chyba jeszcze jakiś sok. Nie mam pojęcia, słuchajcie. No normalnie nie wiem, ale musicie poczekać. Muszę zrobić zdjęcia. Zawracam. Dobra, fotka trzaśnięta. Nie wiem, nawet nie wiem, co się spodziewać tutaj. Nie mam zielonego pojęcia. Zacznijmy od tego maluszka tutaj. Cukiereczka słodkiego, słodziaszczego. Fajnie zapakowane w ogóle. No ja nie pakowałam, nie wczuwałam się. Dobra, już wiem. Już wiem, co tu mam. A, już to jest, widzicie, wariat. Ona wiedziała, że ja to chciałam. Teraz mam dwa.
Ależ to jest wariat. No ten. Gdzie ja go mam mój? Czy ja go zaniosłam do... Czy ja go zaniosłam? Dopiero co sobie kupiłam w tym jajku, co wam pokazywałam, nie? W jajku go kupiłam. I kupiłam jeszcze jeden, bo ja, ona wie, że ja mówiłam, że będę chciała sobie kupić, bo stosowałam sobie te próbki, pamiętacie? Ona nie wie chyba może. No ona mnie nie ogląda, nie śledzi aż tak za każdym razem. W każdym razie, a na pewno nie na YouTubie, bardziej na Instagramie gdzieś tam mnie śledzi. Nie wiem, czy pokazywałam wam na Instagramie zresztą, albo mogła przeoczyć. Ale dostałam to, co chciałam. Softness Smooth Sugars i to jest skrab odżywczy, nawilżający, przyda się na 1000%. Gdzieś mam jeszcze, aż się splułam, kurczę, z wrażenia chyba. Gdzieś mam jeszcze pełnowymiarowe opakowanie, więc mam dwa w zapasie. Także super, bardzo się cieszę, bo nieważne, że go jeszcze gdzieś mam. Nie wiem, gdzie ja go, słuchajcie, położyłam. No mam go gdzieś na bank. Ja wam pokazywałam. O, tak, to tu. Ta-da! Nie, nie będę ją smucić chyba nawet. Ale i tak będzie wiedziała, no. W każdym razie mam dwa teraz. Ale spokojnie, mogę teraz sobie nie żałować. Mogę używać nawet i na ciało, nie tylko na twarz i usta. Więc dostałam skrab z L'Oreala. Więc fajna rzecz, bo kosmetycznie to zawsze fajnie. No i dobra, odwijamy to. Nie, czekoladki? Nie mam pojęcia, ale szkoda aż otwierać. Byłyśmy razem i mówiłam jej, żebym to chciała, że sobie będę chciała to kupić. O, ale wariat, teraz będziemy piły kawę. Zobaczcie, czekajcie. Ale wariat, chai latte gift set, ale super. O, ale mnie to raduje, bo nie mam takich dużych szklanek, a na pewno nie mam z kostą. Czaiłam się na to, ale to tak ten, jakoś tak odkładałam, bo to chyba 14 czy 15 funtów, więc mówię, dobra, to jeszcze jakoś poczekam. Serce mi bije, bo wiecie, że ja jestem kawoszka i w ogóle i uwielbiam. I tu widzę, że jeszcze właśnie jest chyba jakiś ten. Jest jakaś, co to jest? A, od razu już jest ten. No to od razu, o jak pachnie tym mycamonem. Spiced chai latte, czyli od razu to sweetened blend of tea, skim milk and spices. Od razu chai latte jest. Super, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Super, ale mega. Mega się jaram. I bardzo się cieszę z tego prezentu. No wariatka, ale w sumie, no mówię, to jest takie fajne, że gdzieś tam byłyśmy razem i ja mówiłam, że o kurde, tutaj właśnie ona była ze mną po te próbki w ogóle. Jeszcze ja mówię, weź sobie i sprawdzisz, bo polubisz właśnie te. I tutaj mam tą, czekajcie, bo ja wtedy wzięłam sobie kilka, coś jeszcze wam mówiłam, że nie muszę aż tak się śpieszyć, żeby kupić ten produkt. Widzicie, jeszcze tu mam, bo miałam przerwę od używania ich. O, jest tutaj. No i wzięłam ich kilka, to dwa na razie tylko zużyłam, no i te jakoś mniej do mnie przemawiały, te sobie bardziej zużyję może na właśnie ciało, ale to do twarzy jak najbardziej, tak do ust również, także byłyśmy razem, ja ją jeszcze namawiałam, no i teraz właśnie dostałam pełnowymiarowe opakowanie, także super, bardzo, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Więc to chciałam wam pokazać od razu, w nowym roku otworzyłam prezent. Jeżeli chodzi o inne prezenty, to w sumie tak, dostałam pieniążki, dostałam perfumy, bo w sumie nawet wam nie nagrałam, nic nie mówiłam, nie chwaliłam się nawet. Dostałam te perfumy od synka, czyli od Fabiana. W sensie Fabian jakby w imieniu Gracjana mi kupił. Więc perfumy, słodycze, pieniążki, tak jak powiedziałam, bo dostałam od Krzysia pieniążki, dostałam od rodziców pieniążki. Od Oliwci dostałam czekoladki, których już nie ma. To były te Ferrero czy coś, te Lindt czerwone opakowanie. I dostałam świeczkę, która dziś jest zapalona. Dzisiaj Oliwia zapaliła i pachnie mi w całym mieszkaniu. I to jest świeczka niby zwykła, bo to jest z tych Janki, ale z tych Home coś tam. Zapomniałam. Home. I pamiętam. Jak to się nazywa ta seria taka, ta domowa Home coś tam, zapomniałam. Ale ta domowa seria, co macie ją w Tesco, w Aździe i tak dalej. Więc o zapachu wiśnie chyba karmelizowane, coś takiego. Więc świeczkę, to jest od Gracjana. Dostałam jeszcze alkohol od szefa, Martini. Dostałam Desperadosa, dostałam jeszcze czekoladki, jakieś tam inne słodycze, dostałam bombonierę. Od Ewy dostałam kubek i dostałam świeczkę.
Szybko, szybko, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Boże, coś nie zapomniała. To. No i szybko. No i to chyba. I to chyba tyle. Jezu, nic nie pominęłam, bo aż będzie mi głupio jak zwykle. Czy to jest wszystko? No chyba tak. Jak mi się coś przypomni, to wam powiem. Nie wiem, dlaczego tak robię, ale to chyba miało znaczyć, że się skupiam. W każdym razie chyba wszystko. No i jeszcze wam tego tu pokażę, bo przyszło do mnie, ale jeszcze wam nie będę odpalać, czyli testu jeszcze nie zrobimy, ponieważ nie wiedząc, że dziś przyjdzie to z listonoszem, mówiłam wam, że zamówiłam sobie te Twinkle Candle słynne, handmade, wybrałam Palo Santo, cokolwiek w ogóle to znaczy, i Mysterious Sandalwood. Ja bardzo lubię drzewo sandałowe, więc pomyślałam, że może to być coś fajnego. Zostawiłam je dzisiaj tylko, żeby troszeczkę się odmroziły. One były strasznie zmarznięte, że tak powiem, te woski. Jest to nic innego jak wosk od Andiaxa. W ogóle zobaczmy, jak tutaj to jest. Skład, naturalny wosk sojowy, kompozycja zapachowa. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Używać zgodnie z instrukcją, aby zapobiec pożarowi, no to nie musimy. Zawiera limonen, linalol, geraniol, dobrze, że wiem co to znaczy, nie? Pochodzące z kompozycji zapachowej może powodować reakcję alergiczną skóry. Pudełko zawiera 6 kostek z wosku, 45 gram. Odłam jedną kostkę i umieść w przeznaczonym do tego kominku zapachowym. Wyprodukowano ręcznie w Polsce dla Twinkle Candle, spółka ZO, plac Grzybowski, Warszawa. No, więc tak to jest napisane. A szkoda troszeczkę, że na przykład Andiax się nie podpisuje albo coś. Nie no, żartuję, ale fajnie by było. Dobra, na razie nic nie czuję. Kompletnie, jeśli chodzi o... Tak jest zapakowane w tym pudełku. Fajnie, że w takim pudełku. Ładnie to wygląda, elegancko. Bardzo, to na pewno. Odwijmy. Jeszcze nie wiem nawet czym to pachnie. Powiem, czy pachnie. Wygląda jak pęknięte jest, ale nie dziwię się, oni tutaj wrzucili. Kostki są duże. No dobra, umówmy się, że jest ładny. Podoba mi się. Tak wyglądają te kostki z daleka. O, takie dość duże te kostki są w porównaniu z tymi, z tą resztą. To jest ten Palo Santo. Szkoda tylko, że nie jest napisana na przykład czego to nuty. Co to jest to Palo Santo w ogóle? Bo ja na przykład nie wiem. Ale ładnie nawet pachnie, nie opiszę wam tego zapachu. Nie jest jakiś oczywisty. Nie jest też na razie bardzo mocny, więc zobaczymy. Jak mi się spodoba, ja myślę, że skuszę się jeszcze na jakieś. Dlaczego nie? Teraz dopiero poczułam zapach. I drugi, jaki wybrałam z tych wszystkich, to jest właśnie ten Mysterious Sandalwood. No i zobaczmy, czy to będzie czarne. Nie, też jest biały. Biały jest ten wosk. No i podoba mi się, przypomina mi w ogóle coś. Jakiś męski zapach mi przypomina. Czy też było złamane? Czy nie? Sprawdźmy. Nie, jest chyba w całości. 6 kosteczek, tak wyglądających. Rozpływa się trochę pod wpływem ciepła. Ładnie to pachnie. Nie wiem dlaczego, ale tak troszkę męsko. Perfumami mi jakimiś pachnie. To jakieś perfumy, kurde, wyczuwam. No muszę wam powiedzieć, że no, teraz tak troszeczkę żałuję, że nie wzięłam na przykład jeszcze jakiegoś. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, ładne nuty, bardzo nieoczywiste. Nie miałam chyba z niczego takich zapachów. Więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie w kominku. Nie opiszę wam tych zapachów. Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Nawet nie wiem, do czego porównać. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale ładne. Naprawdę ładne. Kurde, jak perfumy. Jakiś perfum mi to przypomina, ale trochę z męską nutą. Ten. A ten? Kurde, też ładny. No ładne to. Ładne to, zobaczymy jak w kominku. Na razie muszę wypalić, słuchajcie, to co zapaliłam dzisiaj, bo dzisiaj włożyłam dopiero przed listonoszem świeże, bo dzisiaj listonosz nie był o 9:30 rano, tak jak powinien być zwykle. Tylko dziś był dosłownie o jakieś 13:14, więc ja już miałam kominki odpalone. Także z Twinkle Candle będę dla was miała test, recenzję tych dwóch zapachów. Włączę sobie po jednej kosteczce, jedną sobie w salonie, jedną u siebie tu w sypialni i porównam sobie, jak są wyczuwalne i przede wszystkim, jak długo palić się będzie jedna kostka. Także taki test wam zrobię. Naprawdę podobają mi się obie nuty. Nie wiem, która bardziej. Nie wiem, bo po odpaleniu wam powiem, bo troszeczkę są do siebie zbliżone, ale ta jakby ma więcej jakiejś męskiej nuty. Nie wiem, nie umiem wam tego pisać. No drzewo sandałowe.
Także perfumowy, taki, nie powiem piżmowy, może trochę piżmowy, może mylę, ale ładny zapach. Także to to, dobra. Jakby ktoś pytał, to na ustach mych dziś, na moich ustach dziś widnieje Fenty. Postanowiłam sobie zakupić, odżałować. No szkoda, że one się tak bardzo ze sobą różnią. No ta jednak wpada bardzo mocno w brąz, a ta jest idealnym kolorem podkreślającym moje usta. Ja już Wam to kiedyś mówiłam, że to jest idealny odcień. Poczekajcie, spróbuję rozjaśnić. Idealny odcień. No, no teraz to tak rozjaśniłam. Dziwnie to światło pada. To jest idealny... Nie wiem, może powiedzieć, że moje usta są w takim kolorze, tylko tyle, że to jeszcze dodaje po prostu na moich ustach błysku. I to jest najpiękniejszy błysk no, z wielu moich używanych produktów. Ja bardzo to lubię, szkoda, że jest takie drogie. Mogłoby to kosztować naprawdę do 15 funtów. To ja myślę, że bardziej by było jakieś takie rozchwytywane. W ogóle ogólnie to 12 funtów uważam, że to jest taka cena zaczepista do tego produktu. I myślę, że wtedy każdy nawet by sobie kupił dwa, a nieżeli na przykład jeden za 17, nie? Także ja żałuję, że tu kupiłam ten brązowy. Ja nie wiem, czy miał, nie wiem, czy wtedy nie było tego Fenty, tego Fusi, nie mam pojęcia. Także to jest to, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Czekam na resztę przesyłek, na resztę rzeczy. Czekam na look fantastic styczniowy. Prawdopodobnie mogą być tam fajne produkty, ale zobaczymy, bo widziałam tylko takiego sneak peek, co będzie. Ale w zależności co z tych tam do wyboru rzeczy, bo są chyba dwa albo trzy produkty, to albo to przyjdzie, więc nie wiem co u mnie będzie. Szczerze mówiąc to chyba powinno być jutro nawet, no. Także co, odzywam się do Was w następnej części. Nie wiem czy to połączę Wam z tą częścią poprzednią, czy to będzie oddzielna. Nic nie wiem, wszystko się okaże w praniu. Ale jeszcze raz Karol Ci bardzo dziękuję, świetny prezent, będę miała nową szklankę. W ogóle szklanek mi zabraknie, słuchajcie, nie z szklanek, tylko czasu mi zabraknie na picie w tych szklankach. O, to chciałam powiedzieć. No, szkoda, że to jest taka ładna, bo bym wzięła do pracy, jak piję, ale w pracy to by mi ktoś mógł, wiecie, potuć przez przypadek. Także w pracy mam kubek. Także trzymajcie się cieplutko, cieszę się bardzo z tego prezentu i co, nie odzywam się niebawem. Jestem zmęczona, dzisiaj pracę skończyłam o 9, odebrała mi Karolcia, no i właśnie przyjechała, napiłam się tylko troszeczkę likieru. Karolcia umoczyła tylko dzióbek tak symbolicznie, bo wiadomo, że prowadziła, więc nie piła, ale umoczyła dziubek tyle, żeby po prostu, wiecie, wznieść no to za nowy rok, bo się nie widziałyśmy. No. I tyle. Jestem zmęczona, idę, może coś obejrzę i pójdę spać. Także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, buziaki. Dajcie mi znać, co Wy dostaliście od Świętego Mikołaja. Jakie prezenty Wy dostaliście i czy dostaliście to, co chcieliście, czy trafiły one, zostały prezenty, czy miałyście jakąś przygodę z nietrafionymi prezentami, bo takie też się zdarzają przecież. Także piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Do usłyszenia.